Nie palę, nie piję, kupię sobie kosmetyki. Nie palę, ani nie palę, ani nie piję, kupię sobie kosmetyki. Tak jedna pani składała u mnie swoje zamówienie na kosmetyki, który mi każdego dnia pokazuje, jak każda z nas, dając sobie szansę, robiąc sobie prezent. No chociażby dlatego, że nie pali, nie pije i może przeznaczyć, czy chce przeznaczyć pieniądze dla siebie na prezent, na kosmetyki. Może jako rekompensata. Czasami potrzebujemy też takiego uzasadnienia. Każdego dnia pokazuję, jak tymi kosmetykami można robić się na milion, ale nie kosmetyki są tutaj najważniejsze i nie one są bohaterem naszych nagrań, ale ty jesteś bohaterką moich nagrań. Czy wiedziałaś o tym? Czy wiedziałaś o tym, że jesteś bohaterką moich nagrań? Każdego dnia nagrywam się po to, żeby kobieta, która potrzebuje uwierzyć, że może, każdego dnia, nie mając umiejętności wizażowych, nie mając ton całych kosmetyków, nie znając się na tym, nie mając rano czasu, może fajnie wyglądać i się ze sobą czuć pięknie przez cały dzień. Każda może, ty możesz, jeśli dasz sobie szansę. Zapraszam ciebie do tego nagrania. Zostań ze mną, bo też zaproszę cię na espresso. Która z was dziewczyny jest już po kawce? Zapraszam na espresso. Zaraz powiem, o co chodzi. Już zaraz powiem, o co chodzi. Czy jesteście ciekawe, dziewczyny? O, i serduszko już jest pierwsze od rana. Ja cię sole, jak miło. Geniuszem był ten, kto wymyślił te serduszka, naprawdę. Bardzo je lubię. To jest taki język miłości. Słyszałeś, dziewczyny, że są o czymś takim, że są rodzaje języków miłości? Czasem bywa tak, że myślimy, że mama nas nie kocha, mąż nas nie kocha, tak? Siostra nas nie kocha. A tymczasem są po prostu różne języki miłości i różnie ludzie okazują swoją miłość. To jest taka bardzo ciekawa wiedza. Warto ją poznać. Wystarczy wpisać w Google języki miłości i na pewno wyskoczą jakieś materiały. Także cieszę się, że przy okazji nam to tutaj wybrzmiało. Jakie kosmetyki są w użyciu? Pyta Lady. White Lady, przypuszczam, tak? White? No, kosmetyki, tak. Przed chwileczką nałożyłam krem CC. Bardzo go lubię. Jest jak nałożenie takiej zwiewnej, letniej, jedwabnej sukienki, która otula ciało. Czujemy się w niej seksownie. Nigdzie nie ciśnie, nigdzie nie ściska, nigdzie nie zamurowuje. Czujemy się po prostu sexy, flexy. Tak samo działa nałożenie kremu CC. Każda kobieta, która go zacznie używać, próbuje. Moje kochane klientki, wszystkie pozdrawiam, które kupiły, po prostu mówią dokładnie tym samym językiem. To jest niesamowite. Czuję się jak milion dolarów. Moja buzia oddycha, jestem elastyczna. I to jest cudowne. Krok drugi. Krok drugi. Jedwabisty puder sypki. Czy jakaś konkretna marka? Marka Mary Kay. Od 8 lat używam. To jest moje życiowe odkrycie, jeśli chodzi o kosmetyki. Od 8 lat używam i zakochałam się w tym samopoczuciu i w tych efektach do tego stopnia, że stałam się aktywną konsultantką, czyli aktywnie polecam. I jeśli ktoś tutaj potrzebuje konsultantki, potrzebuje mnie, potrzebuje przetestować, spróbować, dowiedzieć się konsultacji, jakie kosmetyki dla ciebie. Czy potrzebujesz właśnie sobie coś kupić, to jak najbardziej zapraszam. Drugim krokiem jest jedwabisty puder sypki. I już zaraz espresso. I już zaraz espresso. Ten puder to też jest moje odkrycie, bo lubię w nim to, że właśnie jestem cały czas elastyczna, mięciutka. I też każda pani, która zaczyna używać, to samo mówi, że elastyczna, mięciutka buzia, leciuteńko wyrównuje koloryt skóry, nie zostawia efektu mąki, więc czujemy się, jakby to była nasza skóra i to jest cudowne. Drugi krok zrobiony. Zbliżamy się do espresso. Kto już wie, o co chodzi?
Teraz będziecie świadkami dziewczyny, jak z niczego zrobić coś. Ten moment jest często jak magia jakaś. Jak z takich brwi można zrobić brwi na milion? Popatrzcie. Coś z niczego. Kobieta z niczego potrafi zrobić sałatkę, placek i kłótnię. Kiedy pani wstała, mam pytanie. Dzisiaj wstałam, słuchajcie, nie uwierzycie może, bo to jest takie nie do uwierzenia, że można wstać o tej godzinie, gdy się nie musi. O 4:30. Po prostu jestem wyspana. Byłam wyspana o 4:30. Ja w ogóle lubię wstać sobie o 5, o 6, czasem mi się zdarza o 7. Bo lubię wcześniej, lubię sobie poczytać książkę rano, lubię sobie posiedzieć na balkonie, jeśli jest ciepło. Lubię sobie wypić kawkę właśnie, tak na spokojnie. Bardzo lubię przeżywać poranki tak w spokoju. A ciekawa jestem, skąd takie pytanie? Ja nie spałam. Aha, bo nie spałaś. Jejku. Ale mam nadzieję, że to był wybór, a nie przymus. Patrzcie, jakie ładne brwi mi się zrobiły. Cuda niepojęte. Jej, ktoś udostępnił mój live. Martyna, dziękuję. Jak miło i jak pięknie z twojej strony. Ja, dziękuję, 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 dziękuję. Ja cię. Martynka, co się tobie w tej transmisji spodobało, podoba, że udostępniłaś ją. Nałożyłam sobie bazę. Bardzo lubię to robić. A tymczasem, i już zaraz espresso, a tymczasem policzek na milion. Która z was, dziewczyny, robi sobie policzek na milion w makijażu codziennym? Jedna na milion na całe życie. Ty jedna zwyciężysz, będziesz na szczycie. Policzek na milion, dziewczyny, dla mnie to jest policzek, gdzie nie ma placka, nie ma plamy, jest gra światła, jest taki odmłodzony, nie widać, że kosmetyki są nałożone, a efekt uniesienia policzka i rozpromienienia całej buzi jest. Także ja tak bardzo lubię i do tego mi służy taki pędzel, który nie robi żadnych plam, placka, wszystko. Popatrzcie, ile sobie bym nie nałożyła. O, pędzel oddaje całość na twarz, na skórę, ale nie widać, widzicie? To w ogóle nie widać, że jest to gdzieś nałożone. To jest gra światła. Uwielbiam to dosłownie i teraz sobie nałożę troszkę różyku. I już zaraz nasze espresso. Myślę, że już możemy przejść do espresso. Która ciekawa dziewczyny, która jest po espresso, która przed. nakładamy espresso, która ma do picia, ta pije. Dziewczyny, ja tu sięgam do takiej paletki. Pomagam takie paletki skonfigurować tobie. Jeśli potrzebujesz taką paletkę, mogę ci pomóc skonfigurować. Jakie cienie dla ciebie, jaki róż, jaki rozświetlacz, jaki bronzer do policzka na milion. Więc napisz do mnie, jeśli nie masz swojej konsultantki, która pomogłaby ci dobrać kosmetyki do twojej urody. Dziękuję za serduszka. Widzę jednym okiem. Widzę, widzę. Dziękuję. No i teraz tak. Drugi krok to taki cień Moonstone się nazywa, z drobinkami rozświetlającymi. Dam go sobie o tak nad źrenicę. Będzie on tak fajnie podnosi, w sensie podnosi, rozpromienia. Ma takie bardzo eleganckie drobinki
które można stosować też przy opadającej powiece, którą ja mam. I zaraz, już za chwileczkę, już za momencik, już teraz. Espresso! Espresso! Kochacie? Ja kocham. Kocham espresso, po prostu. Popatrzcie, zaraz będzie to dosłownie na milion. Już za chwileczkę, już za momencik. Efekt wow. Coś z niczego. A dlaczego z niczego? Dlatego, że bez wysiłku powstanie piękny makijaż. Bez ton kosmetyków, bo widzicie, że trzy cienie tutaj tylko są. Bez 500 pędzli, bo mam tylko 5 do całego makijażu. W zestawie 5 profesjonalnych pędzli jest wszystko, czego kobieta potrzebuje, żeby zrobić się na milion. Jedynym z nich jest właśnie taki pędzel, w którym sobie tylko przesuwam cień. Ciemny na jasny. I to wszystko. Można by powiedzieć, że powstało espresso takie z pianką, bo ten jasny, który tutaj mu towarzyszy, to jest taka pianka. Każdy widzi to, co chce, nie dziewczyny? To jest niesamowite w życiu, że każda widzi to, co. Może niekoniecznie zawsze to, co chcemy, ale często widzimy inaczej, a możemy widzieć to, co chcemy. To od nas zależy. Więc jedne osoby zobaczą espresso z pianką, a inne zobaczą coś innego. Co jeszcze tu widzicie, dziewczyny? Ale pytanie jest ryzykowne, bo nie wiadomo, co napiszecie tutaj. Cześć, Ania. Dzień dobry, dziewczyny. Wiola, Agniesia. Cześć, kochane. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny z mojego zespołu. Najlepszego na świecie. To jest najlepsza grupa konsultantek ever na świecie. Dziewczyny, będziecie tu mnie musiały zaraz ratować. Coś czuję. Bo nałożyłam sobie cienie za szybko na bazę. Już widzę. Gdybym jeszcze chwileczkę poczekała, to by to wyszło jeszcze lepiej. Także dziewczyny, tutaj ku przestrodze. Ja zwykle robię tak. Nakładam fluid, nakładam puder sypki, nakładam bazę. I potem dopiero sobie maluję brwi. I w tym czasie ta baza na powiece ma chwilkę czasu na zapracowanie. Dzisiaj zrobiłam odwrotnie, ale i tak wybrniemy. Aha, czekajcie, bo jeszcze kredka. Takie ładne oko. Takie ładne oczy. Jezu, pamiętacie tę piosenkę? Ładne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy, takie ładne oczy. Nie wiem, co autor miał na myśli w tej piosence. Bo dalej jest w stawie zimna woda. Trochę będzie szkoda, trochę będzie szkoda, gdy utopię się w nim. Nie wiem, co autor miał na myśli, naprawdę serio. Co tam ma staw do tych oczu? No ale dobra. Masz się w tej chwili rozbierać, pisze Siema. Co za wyzwanie. Nie wiem, czy sprostam. I nie wiem, czy ty tego na pewno chcesz. Zastanów się dwa razy. I to jest, dziewczyny, moja ulubiona technika do robienia się na milion. Po prostu konturówką, mięciutenieńką, konturówką do oczu. Rysuję sobie, tak miziam się bardziej, bym powiedziała, w linii rzęs. Co zagęszcza rzęsy i zaraz zobaczycie, że oko mi się takie piękne, podkreślone zrobi, ale nie przerysowane, nie przemalowane. Tylko tak, jakbym miała naturalnie takie gęste rzęsy, po prostu. Uwielbiam panią oglądać, Wiktor pisze.
Czekaj, czy ty jesteś ten sam, który mi się kazał rozbierać? Czy już inny? Muszę się do popatrzeć. Nie, inny, dobra. Słuchajcie, dziękuję za każdy komentarz. Można się powygłupiać, pośmiać i to jest fajne. A można też zrobić się na milion. Pozdrawiam każdą z Was, dziewczyny, bo wiem, że takie jesteście, że jesteście, bo często piszecie, czy jak rozmawiamy, że na podstawie właśnie mojego makijażu, krok po kroku, robicie swój. Więc pozdrawiam wszystkie z Was, dziewczyny, które to właśnie robicie albo będziecie sobie odtwarzać. Zawsze można włączyć pauzę i po prostu zrobić kolejny krok i w ten sposób każda z nas może zrobić dosłownie to samo, osiągnąć ten sam rezultat, bo widzicie, że nic tu takiego skomplikowanego nie robię. To jest tylko czasami kwestia pewnych trików, no i na pewno jest to kwestia kosmetyków. Więc jeśli nie masz takich, które dają efekt wow, bez wysiłku, to zachęcam do kontaktu. Patrzcie, jak ten tusz rozczesuje rzęsy. No to jest po prostu mistrzostwo. Przepięknie to zrobił. Nie? Czujecie różnicę? Patrzcie. Wow. Dziś mam ten tusz, pisze Ania. Dziewczyny, on jest mega. No, piszcie dziewczyny, którego znacie już. Ja sobie tutaj zygzu na początku. To jest ważne, żeby zygzu zrobić. Taką częścią, ona z jednej strony jest szczoteczka tak płasko ścięta. A potem sobie przekręcamy w dłoniach i wydłużamy. I mamy rzęsy na milion. O. I jeszcze usta. Jaki szminkę, jaki kolor szminki byście proponowały, dziewczyny? Co byście tutaj... Jezu, jak ładnie wyszło, nie? To cuda niepojęte dosłownie, bo przecież nic tu wielkiego nie zrobiłam. Siema pisze, czy się rozbieram teraz. Widzę, bardzo Ci zależy, ale jestem przekonana, że nie wiesz, o co prosisz. Że będziesz żałował. Dziewczyny, jaką szminkę byście tutaj zaproponowały? Ja sobie troszeczkę rozświetlam okolice ust, żeby taki uśmiech był bardziej promienny, soczysty. A szminki na przykład pod ręką mam przygotowane takie. Ciekawe, ciekawe jesteście, co tu zaraz się wydobędzie. Ciemny różowy byście proponowały, a ja mam tutaj taki, przepiękny dosłownie też jest, ale ciemny różowy mógłby fajnie rzeczywiście do tej bluzki i do tych kolorów. Takie przygotowałam, ale rzeczywiście mogę ciemnego różowego jeszcze tutaj dodać, bo to jest piękny kolor. Ta-dam, ta-dam. No i co? Pierwsza, druga, trzecia. Którą proponujecie, dziewczyny? Pierwsza, druga, trzecia. Do takich oczu. Druga. Trzecia. Druga. Już mamy dwa na drugą. Dwa głosy na drugą. Pierwsza. Trzecia. Druga, już mamy trzy na drugą. Pierwsza, widzę, że Wam się podobają. Cztery punkty na drugą.
Pięć, sześć punktów na drugą, siódmy. No, dziewczyny. Martynka liczy głosy. Szalone jesteście, dziewczyny. Uwielbiam się z wami spotykać. Kolejny głos na drugą. No to dobra, druga dziewczyny wygrała. Jutro znowu się zabawimy, będziemy znów głosować, więc może pierwsza i trzecia będzie miała szansę wygrać. Dziewczyny, więc taka wygrała. Zaraz powiem, jaka jest jej nazwa. To jest żelowa szminka, bardzo trwała, więc na takie duże upały na przykład bardzo, bardzo polecam. Nałożę sobie do niej konturówkę, dosyć nietypową, bo normalnie każda by z nas by nałożyła jakiś nude, nie? Albo taki zgaszony róż, a ja sobie nałożę taką ciemną konturówkę. I krzywo nałożyłam. Niechcący. Ale zaraz wszystko wyprostujemy. Ale krzywo, tak krzywo to chyba jeszcze nigdy nie nałożyłam. Chyba chłopaki mnie tu wyprowadzili z równowagi. Bashful You. Nie. Blush Velvet. Jeśli chcemy taką ciemniejszą konturówkę nałożyć od szminki, to trzeba w miarę szybko nałożyć szminkę, żeby zanim konturówka jeszcze nie zaschnie, żeby się połączyły. Ale bardzo lubię właśnie ten zabieg, bo on sprawia, że może nie powstaje takie ombre, ale takie są te usta bardziej, nie wiem, zaakcentowane. Jak efekt, dziewczyny? Już się do Was uśmiecham, już za chwileczkę, już za momencik. I jeszcze tylko mój pieprzyk. No dobra, tak mi to wyszło. I co Wy na to, dziewczyny? Już przybliżam, żebyście zobaczyły też, jak to z bliska wygląda. Jeszcze sobie lubię na końcu takim pędzlem do rozpieszczania się sobie omieść buzię. A, jeszcze dekolt, dziewczyny. A, bym zapomniała. O, czekajcie. Kurczę. Coś zrobiłam tutaj i nie wiem co. Ej. Aha, przesuń w lewo. Dobra. Dobra. Jeszcze tylko dekolt. Uwielbiam ten sztyft. Już go nie ma w sprzedaży. Ja mam dosłownie jeszcze kilka sztuk tylko. O. Jak Wam się podoba, dziewczyny? To był cień espresso z cieniem Monstone i biscotti. Użyłam kremu CC jedwabistego podrósypkiego, zestawu pięciu profesjonalnych pędzli. Użyłam różu rozświetlacza i bronzera zawartych w tej paletce, tuszu Intensity, konturówki brązowej i szmineczki Berry plus szminka Bashful You. Nie, Blush Velvet. Ciągle mi się one mylą. Blush Velvet.
Także jak Wam się podobają te pozycje, te kosmetyki i chciałybyście zobaczyć, jak na Was będzie to wyglądać, jak Wy będziecie w tym wyglądać, czuć się, to dawajcie znać, dziewczyny, zapraszam do kontaktu. Uciekam, kto ma chęć, to zapraszam na mój kanał na YouTubie, bo o 9 każdego dnia od poniedziałku do piątku włączam się z książkami, z motywacją, z przemyśleniami, więc pobudzamy się tam i inspirujemy nawzajem. Zapraszam do tej społeczności też. No, cudowności, pozdrawiam dziewczyny, dobrego dnia i dziękuję, że jesteście. Aj, dziękuję za obserwację już, a Faustynka mnie obserwuje, dziękuję. Zapraszam, zaobserwuj, jeśli chcesz więcej. Pa, kochane.